W wielu dziedzinach gospodarki zakłady przemysłowe korzystają z różnego rodzaju przenośników, zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i magazynowym. Właściwie dobrane systemy przenoszące, przeznaczone do transportu wewnętrznego, usprawniają procesy produkcyjne i logistyczne, zmniejszają ilość uszkodzeń produktów w ciągu technologicznym oraz wpływają na rentowność firmy. W dzisiejszym odcinku Dobre po Polskie poznamy historię 35-letniej firmy Zumec, której założyciel od najmłodszych lat wiedział, jaką ścieżką chce podążać w życiu. Miłość do metalu urodziła się razem ze mną, chyba. Dlatego, że już jako dziecko metal mnie fascynował i całe życie za mną dąży. No potem przyszło, wiadomo, późniejsze lata, no, szkoła, wszystko związane z metalem, ze ślusarstwem. No i stopniowo podjąłem pracę jako ślusarz maszynowy. Potem założyłem własną działalność gospodarczą. Koniec lat 80. XX wieku, czyli lata transformacji ustrojowej, były wielką próbą dla zakładu. To był dla mojej firmy trudny czas. W międzyczasie wszedłem w kooperację do produkcji kotłów gazowych. Cała produkcja moja stała na półkach, niesprzedana. Musiałem się ratować kredytami. Z kolei kredyty gwałtownie rosły. Stopy procentowe to były w miesiącu leciały po 50%. No i żeby uratować sytuację, musiałem po prostu sprzedać mieszkanie, spłacić długi i zacząć od zera. Dosłownie od zera zacząłem z kilkoma osobami. No i stopniowo budujemy tą firmę do dziś. Przenośniki to urządzenia transportu bliskiego, niezbędne do przemieszczania pojedynczych przedmiotów, jednostek ładunkowych oraz materiałów sypkich po określonym torze. Wszystkie przenośniki są projektowane i produkowane na konkretne zamówienie, co umożliwia dobór najlepszych parametrów technicznych, takich jak szerokość taśmy, długość, głębokość niecki, kąt i wysokość wznoszenia. Cała jakby faza projektowania zaczyna się w pierwszej kolejności od rozmowy z klientem. Taka wstępna jakby analiza i cel tego, co klient chce u nas, powiedzmy, zrealizować. W dalszej kolejności staramy się przy każdej możliwej okazji robić wizję lokalną, czyli jedziemy docelowo do klienta po to, żeby tą wizję lokalną na miejscu już sprawdzić, co generalnie klient chce realizować i jak to ma wyglądać, jak on widzi swój układ. Zazwyczaj są to układy nowe, bądź też modernizowane. Następną fazą jakby tego spotkania jest pomiar. Także będąc już na miejscu, staramy się ten pomiar dokonać. Robimy wizualizację, dogadujemy szczegóły z klientem, całą wycenę. Wysyłamy do klienta, czekamy na akceptację. Jeżeli jest wszystko w porządku, przystępujemy do procesu produkcji. Więc produkujemy te wszystkie urządzenia, w dalszej kolejności jest wysyłka do klienta towaru. W dużej mierze bardzo często klienci decydują się na układ, żeby przez nas też montować. Czyli mieć pełną jakby gwarancję układu, że zostało to wykonane zgodnie z projektem. Firma korzysta z nowoczesnych maszyn do produkcji przenośników, aby ich konstrukcje były jak najbardziej wydajne, wytrzymałe i bezpieczne dla pracowników, którzy je obsługują. Posiadamy bardzo bogaty park maszynowy do obróbki stali. Począwszy od centrum obróbczego, frezarskiego, tokarskiego, sterowanych oczywiście CNC, przez wykrawarkę, wycinarkę laserową, plazmową, prasy krawędziowe sterowane CNC. Firma jest bardzo samodzielna w produkcji. Nie potrzebujemy zbyt wielu podwykonawców po to, żeby wykonać gotowy produkt. Dzięki temu możemy szybko produkować i jesteśmy niezależni od poddostawców. Taki ogólnikowy zarys, jeśli chodzi o kryteria przenośników, czyli rodzaje przenośników, są to głównie przenośniki poziome pionowe. To jest jakby taki pierwszy zarys tego, co powiedzmy produkujemy tutaj. Przenośniki pionowe są to przenośniki kubełkowe, są to też przenośniki taśmowe, które dają możliwość pod kątem pracy i też zasypu układów pionowych.
Natomiast do poziomych zalicza się przenośniki zgarniakowe typu Redler, przenośniki korytowe, przenośniki ślimakowe, jak również przenośniki taśmowe. Nowoczesne gospodarstwa rolne chcą być bardziej konkurencyjne, więc coraz częściej stawiają na modernizację oraz rozwój. Silosy, czyli współczesne magazyny na zboże, są specjalistycznymi konstrukcjami, które umożliwiają przechowywanie płodów rolnych i ich późniejszą dystrybucję. W magazynach mogą być różnego rodzaju materiały sypkie. Przede wszystkim jest to pszenica, jest to kukurydza, żyto, owies, gryka, jęczmień. Każdy z poszczególnych jakby surowców ma swoje właściwości. Za tym idzie, czy ciężar właściwy, czy wartość usypowa, czy struktura, granulacja danego ziarna. Staram się tak dobierać urządzenia, żeby każdy poszczególny produkt mógł po prostu być magazynowany. Zajmujemy się dystrybucją gorczycy, którą przechowujemy w różnych opakowaniach. Gorczyca przyjeżdża do nas od rolników zapakowana w worki typu Big Bag, przyjeżdża luzem na czepach samowyładowczych lub w workach 25-kilowych. Następnie zostaje poddana procesowi czyszczenia i pakowana do opakowań w zależności od potrzeb klientów. Gorczycę przechowujemy w silosach, których mamy 10 sztuk po 100 ton, z tego względu, że partię gorczycy musimy dzielić w zależności od tego, z jakiego pochodzi regionu, od jakiego farmera, od jakich dostawców. Osoby tworzące firmę są dumne z kraju, z którego pochodzą i wyróżniają pracowitość polskiego społeczeństwa na tle innych narodów. Czym jest patriotyzm? Bycie człowiekiem. Tylko patriotyzm jest codzienne życie, praca dla rodziny, dla ojczyzny, płacenie podatków rzetelne. To jest w moim rozumieniu patriotyzm. W Polsce mamy świetnie rozwiniętą gospodarkę, jeśli chodzi o rolnictwo. Klienci generalnie bardzo dbają o materiał, skupiają swoją uwagę na drobnych rzeczach, żeby to był materiał najwyższej jakości. Więc myślę, że na tle europejskim wypadamy bardzo, bardzo przyzwoicie, bardzo poprawnie. I tak jak najbardziej jestem patriotą i wspieram polski rynek. Według przewidywań ekspertów popyt na przenośniki będzie rósł. Wartość globalnego rynku tych urządzeń zwiększy się z 4 miliardów 600 milionów dolarów z zeszłego roku do ponad 6 miliardów dolarów w 2025 roku. A to za sprawą rozwoju przemysłu, gdzie głównym rynkiem zbytu będzie Europa i Azja. Państwu jeszcze przypominamy, że nasz program można obejrzeć na stronie kraków.tvp.pl oraz mobilnie przy pomocy aplikacji TVP Stream.